staramy się w bardzo takim monotonnym, białym otoczeniu i myślę, że w takim razie po raz kolejny lepiej wybrać się do kina niż na spacer. Jeśli chodzi o kino polskie, to w najbliższym czasie mamy tylko dwie właściwie nowości. Jest to Mistyfikacja Jacka Koprowicza i Hel Kingi Dębskiej. Mistyfikacja w reżyserii Jacka Koprowicza, którego na pewno znacie z horroru Medium, jest filmem historycznym z intrygującym bardzo tłem, którego głównym bohaterem jest agent Służby Bezpieczeństwa starający się dociec, czy Witkacy żyje, czy nie żyje, czy jego śmierć była tylko tytułową mistyfikacją. Po latach starań sprowadzamy prochy Witkacego do Polski. W każdym podręczniku to jest napisane, że Witkacy popełnił samobójstwo w 1939 roku. Ale on nie miał zębów. Słuchaj, zostaw to, wiesz? Do Witkaca trzeba mieć zdrową wątrobę i łeb do picia. 18 września 1939 roku w jej obecności popełnił samobójstwo. Ona tak twierdzi. To muza i kochanka Witkacego. To ona przyniosła ten portret? Ona. Hel. No, nic wspólnego z tematyką marynistyczną, wręcz przeciwnie, jest to film o zagrożeniu narkotykami. Bohaterem tego filmu jest 40-letni lekarz, psychiatra, który jest nałogowym narkomanem, aczkolwiek ma przerwy, potrafi pracować znakomicie, ale potem powraca ten moment głodu narkotykowego i zaczyna się właśnie tragedia. I teraz w tą historię bardzo niebanalnie opowiedzianą, tą historię, próbę przekroczenia tych granic nałogu, próbę powrotu do normalności, jest wpisany wątek rodzinny, to znaczy konflikt z synem, który też ma własne kłopoty, konflikt z żoną, z którą bohater rozszedł się, no, próba znalezienia dla siebie nowego miejsca. To jest bardzo interesujący film, trochę inaczej ukazujący tą problematykę, nie stereotypowo problematykę związaną z narkotykami. Dodam, że w tym filmie role główne gra tak Paweł Królikowski, który jest moim zdaniem znakomita kreacja, bardzo wyważona, dramatyczna, jakby nieefektowna, ale jednocześnie szalenie no, przejmująca. Ale ja zwróciłem uwagę jeszcze na rolę partnerki, nowej partnerki życiowej bohatera Piotra. To jest czeska aktorka, kiedyś bardzo popularna, bardzo głośna, Anna Geislerowa, która rzeczywiście tutaj tworzy taką postać no, z charakterem, o tak bym powiedział. A takich postaci kobiecych nam ostatnio w filmie brakuje. W marcu trafiają przynajmniej dwa dobre polskie filmy do kin. Pierwszy to Różyczka, różnie odbierany, Jana Kidawy-Błońskiego, w jakimś tam stopniu oparty na historii życia historyka Pawła Jasienicy, aczkolwiek to jest właściwie taki uniwersalny portret intelektualisty doby PRL-u. Film, który troszeczkę w pewnym momencie osuwa się w schemat, bo to jest taki film, który z jednej strony próbuje oddać prawdę epoki, robi to rzeczywiście dobrze, bo czujemy ten klimat czasu 68 roku, tych ograniczeń, tego zaszczucia, któremu byli poddani ludzie, nie tylko intelektualiści przecież. A z drugiej strony próbuje być dosyć konwencjonalnym melodramatem, tworzy taki nie do końca przekonujący trójkąt między Andrzejem Sewerynem, Robertem Więckiewiczem i Magdaleną Boczarską. Troszkę tam jest problem z tym, że mamy kolejny portret kobiety, która jest rozdarta między takim dzikim, zwierzęcym instynktem seksualnym, a oczywiście z drugiej strony ułożonym intelektualistą. To troszkę nie gra, ale tak jak mówię, próba jest bardzo ambitna i mamy ciekawy portret epoki, bardzo odległy od tych takich czytankowych przedstawień PRL-u, które bardzo często oglądamy w polskim kinie. Mamy kwestię obecnej prowokacji wobec pisarza, którym jest może Jasienica, może Andrzejewski, może Kisielewski. I sporo takich realiów PRL-u, które się ja pamiętam. A ponadto jest nowa formuła, jest ten film o PRL-u, ale nie takiej konwencji kina martyrologii, tylko właściwie melodramat. Mamy pisarza, ofiarę, ubeka i kochankę, która jest narzędziem w ręku ubeka. Zresztą tę dziewczynę gra taka aktorka, która się nazywa Magdalena Boczarska. Ona grała w jakichś złych komediach. Tutaj stworzyła w ogóle dla mnie kreację. Myślę, że to jest ciekawy film. Jeżeli jest tak, że przez lata zazdrościliśmy Niemcom życia na podsłuchu, to teraz powinniśmy szanować także to, że pokazujemy tamten czas nie w biało-czarnych kolorach.
ja bym chciała powiedzieć oczywiście o wyróżnieniu oscarowym dla Bartosza Konopki. Nominacja za Królika po berlińsku w kategorii dokumentu krótkiego. To fantastyczne wyróżnienie, dlatego że film jest niezwykły naprawdę, inteligentny, opowiadający o królikach żyjących przez lata za murem berlińskim, pomiędzy Berlinem Zachodnim a Wschodnim, uwolnionych później, wtedy, kiedy mur upadł, i nie mogących sobie znaleźć miejsca w wolnym świecie. Niezwykła alegoria, opowieść właściwie nie o królikach, ale o ludziach. Inteligentna, błyskotliwa. I ona właśnie została wyróżniona przez Amerykańską Akademię Filmową. Bardzo też ciekawa rzecz, jak trafił ten film do Amerykanów. Otóż nie zgłaszała go Polska jako kraj, to po prostu inicjatywa producentki Anny Wydry. I to jest właśnie coś niezwykle imponującego. Wydra pojechała do Toronto, zobaczyła, że świetnie jest odbierany film za oceanem, weszła na stronę Akademii Filmowej i wypełniła formularz. I to wszystko. Polski film, który chciałbym polecić z takiego bardziej lightowego repertuaru, to Trik Jana Hryniaka. Film, który właśnie próbuje nawiązywać do tej samej tradycji co Wabank. Jan Hryniak, autor filmu Trzeci, próbuje się odnaleźć w takiej łotrzykowskiej konwencji kina kryminalnego, troszeczkę w stylu Guy Ritchiego. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze to mu wychodzi, głównie też dzięki aktorom, bo rzeczywiście ma tam plejadę rewelacyjnych nazwisk, kapitalnie obsadzonych, od Mariana Dziędziela po Andrzeja Chyrę, i mimo że te nazwiska oglądam właściwie ciągle obecnie w kinie, to tutaj mogą zaskoczyć. Nagle, no, po raz kolejny być może, ale w sposób znaczący, polski aktor pojawia się w zagranicznym filmie. Jaki Nanni Moretti, włoski reżyser, który już kiedyś zatrudniał Jerzego Sztura w filmie Kajman. To była taka ostra satyra na Berlusconiego i tam grał producenta filmowego. Sztur teraz robi nowy film, który powinien być nam bliższy, bo nie jest tak lokalny. On się nazywa Habemus Papam. To jest taka formuła, którą się wygłasza, jak wiemy, jakie wybierają nowego papieża. I jest tu taki nowy papież, którego gra francuski aktor Michel Piccoli. Ale jest to bardzo dziwny papież, ponieważ on ma depresję. Jest tak po prostu załamany, że nie będzie w stanie pełnić swoich powinności duchowych. I co wtedy robią kardynałowie? Wzywają psychoanalityka czy psychiatrę, żeby tego papieża dźwignął z dołka. I tym psychiatrą będzie Nanni Moretti, reżyser filmu, równocześnie aktor znany. No ale gdzie Jerzy Sztur? Bo Jerzy Sztur gra w tym filmie. I to jest właśnie dziwne, bo szukałem w różnych polskich i włoskich źródłach, nigdzie nie było napisane, kogo Sztur ma tam grać, a jest to trzecia wedle rangi rola. Więc próbowałem zgadnąć. Pomyślałem sobie, Jerzy Sztur, o papieżu, kogo może zagrać? O taką okrągłą twarz teraz. No chyba zagra polskiego kardynała. Tak obstawiam, jak będzie, niedługo się pewnie okaże.